późną jesienią warto przygotować się do zimowego okrywania roślin. Pamiętajmy, aby nie robić tego za wcześnie, dlatego że niepotrzebnie będziemy pobudzać te rośliny do wegetacji. Przygotujmy sobie odpowiednie materiały i tak wtedy, kiedy temperatura będzie utrzymywać się poniżej zera, możemy śmiało przystąpić do okrywania. Na zimę okrywamy rośliny zimozielone, takie jak różaneczniki, również pierisy, suchodrzewy czy laurowiśnie. Dlatego, że tak naprawdę te rośliny przez cały czas oddychają, czyli transpirują. I to nie jest tak, że rośliny przemarzają, natomiast one są wysuszane. Dlatego, że ziemia zamarza i one nie mają możliwości pobierania wody z gleby, a cały czas oddychają, czyli tą wodę tracą. Zakładając osłonę, ograniczamy transpirację tych roślin. Bardzo często też widać, jak na przykład robi się mróz, to różaneczniki zwijają swoje liście w takie rurki. Właśnie dlatego, żeby ograniczyć transpirację. Dokładnie. No, mamy tu różne kaptury. Jest. Może wybierzemy coś z tego. Myślę, że ten mały byłby... Dobry? Dobry. Zobaczymy zaraz. Zaciśnij jeszcze sznurki. O, dobra. I teraz tak, jeżeli jest zbyt ciepło, możemy łatwo regulować temperaturę, po prostu rozpinając i wietrząc, tak? Roślinę. Tak. O. I nasz hibiskus zabezpieczony. Do okrywania takich dużych drzewek, jak na przykład magnolie, potrzebujemy agrowłókniny zimowej w takim kawałku dużym. 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 Spróbujemy ją tu ładnie owinąć. O. I mamy kaptur. Tak, tak, tak. Zwiąż, a potem... Tylko, że kot nam został w środku. Dobra. A teraz możemy sznurkiem obwiązać, dokładnie. W przypadku zabezpieczania róż, takich szczepionych tutaj na pniu, bardzo ważne jest, żeby to miejsce szczepienia było bardzo dobrze zabezpieczone. Założymy kapturek na róże, a tutaj, gdzie to miejsce szczepienia jest, po prostu zwiniemy mocno, tak? Tak, i zawiążemy, i tak? I zawiążemy. Elastyczna agroopaska rozciąga się wraz z przyrostem rośliny, dlatego nie kaleczy pędów. Oprócz pnących róż na zimę zabezpieczamy również wisterię i wrażliwe gatunki winorośli. Pamiętajmy, aby ostatnie koszenie trawnika wykonać na wysokości około 4 cm, zasilić trawę jesiennym nawozem. Obserwujemy również pogodę i przy utrzymującym się spadku temperatury okrywamy wrażliwe rośliny.